3 dnia sierpnia. Witam Was słowami, które pochodzą z Księgi Daniela. Błogosławiony niech będzie Bóg, który posłał swoje anioły i wyrwał swoje sługi, którzy na nim polegali. A z Dziejów czytam takie słowa. Gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda. Prowadzenie każdego dnia i opieka. To jest coś, czego każdy z nas życzy sobie. Każdy z nas chce, aby Bóg opiekował się nami, aby nas prowadził po drogach życia. Tego Wam życzę o poranku 3 sierpnia, aby Pan Bóg prowadził Was, strzegł, aby Jego aniołowie byli z Wami wszędzie tam, gdzie jesteście, na wakacjach, na urlopach, w miejscach, gdzie pracujecie, wszędzie, żebyście czuli tą obecność Boga, tak jak poczuł ją Piotr, aby to błogosławieństwo prowadzenia Bożego pielgrzymowało z Wami przez świat. Ważne jest, abyśmy każdego dnia powierzali się Bożej opiece i Bożemu prowadzeniu. Módlmy się. Panie nasz i Boże, w Twoje ręce powierzamy prowadzenie w tym dniu, ale i przez kolejne i następne. Chcę, abyś był przy nas, abyś nas strzegł, abyś przez swoje anioły pomagał nam. Prosimy Cię o to, abyś zawsze prowadził nas po swoich drogach i ścieżkach. Błogosławił. Wtedy, gdy musimy wybrać najlepszą z dróg, którą idziemy. I abyś nas każdego dnia trzymał blisko siebie. I abyś każdego dnia błogosławił nam i świat, w którym żyjemy. I abyś dodawał sił w tej drodze przez życie. Amen.